Na kalendarzach 25 dzień stycznia. Witam Państwa w pierwszym w tym tygodniu wydaniu wiadomości telewizji Imperium. Dziś ekologiczne oświetlenie Starówki. Miasto ogłosiło właśnie przetarg. Nowy cykl wykładów Willikaro i policjanci rozbili szajkę dealerów. Szczegóły za chwilę w serwisie. Agnieszka Baron, zapraszam. Willikaro zaprasza na autorski cykl wykładów historyka i dziennikarza Józefa Krzyka poświęconych historii Śląska. Czy Ślązacy mają powody do tego, aby wstydzić się swojej historii? Czy w czasach PRL-u byli pieszczochami władzy? A jeśli tak, to dlaczego tak gremialnie emigrowali? Może nie uda się wszystkiego definitywnie rozstrzygnąć, ale organizatorzy spróbują zagłębić się w skomplikowaną historię naszego regionu po to, aby tak Śląsk, jak i siebie nieco lepiej zrozumieć. Pierwszy wykład, wyzwolenie czynowe Zniewolenie, którego tematem będzie rok 1945, odbędzie się w Willikaro w sobotę o godzinie 16. Nie było dnia w przeciągu ostatnich 2 tygodni, w którym normy powietrza nie byłyby przekroczone. Sytuację poprawi wiatr, ale wiadomo, że zanieczyszczenie powietrza jest czymś, o czym trzeba myśleć codziennie. Magistrat ogłosił właśnie przetarg na wykonanie przebudowy oświetlenia na ulicy Zwycięstwa na długości prawie 1,5 km, od rynku aż do bohaterów getta warszawskiego. Obecna, krótko mówiąc, zasłużona i wysłużona instalacja zostanie zastąpiona oświetleniem na słupach stalowych z oprawami z diodami LED. Iluminacja ma być nie tylko efektowna, pokryje zabytkowe kamienice tak zwanym welonem światła, ale przede wszystkim efektywna, oszczędna i ekologiczna. Termin składania ofert upływa 4 lutego. Wprawdzie dzieci z naszego województwa będą mieć wolne najpóźniej w całej Polsce, ale może dzięki temu warunki za oknem będą sprzyjające. W razie kiedy aktywności na świeżym powietrzu się znudzą, warto zajrzeć do filii Biblioteki Miejskiej. Bibliotekarze już po raz kolejny zaskoczą młodych gliwiczan. Tym razem hasłem przewodnim spotkań będzie do dzieła. Będzie dużo tworzenia, lepienia, wyklejania, a twórcze zabawy będą zainspirowane literaturą. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, ale ilość miejsc ograniczona, dlatego kto pierwszy, ten lepszy. Szczegóły na stronie biblioteki. Gliwiccy policjanci zatrzymali 5 mężczyzn, mieszkańców Gliwic i Zabrza, pod zarzutem posiadania narkotyków. Podczas przeszukiwania ich mieszkań znaleźli znaczne ilości niedozwolonych środków, ale także broń. Zatrzymanym grozi teraz do 10 lat więzienia. 5 mężczyzn, mieszkańców Zabrza i Gliwic w wieku 29-30 lat. Tutaj policjanci z Wydziału Kryminalnego, zajmujący się przede wszystkim zwalczaniem przestępczości pseudokibiców oraz policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, natrafili na taki trop, który doprowadził w konsekwencji do zatrzymania tej piątki. W mieszkaniach i lokalach należących do tych młodych mężczyzn policjanci w czasie przeszukań znaleźli znaczne ilości narkotyków, bo to było ponad 1,5 kg amfetaminy, czyli twardego narkotyku, oraz 1,5 kg marihuany. W mieszkaniach zabezpieczono pieniądze pochodzące z tego narkobiznesu. Wśród przedmiotów zabezpieczonych były specjalistyczne wagi, był również pistolet. Tutaj nasi policjanci wraz z prokuratorem wnioskowali do sądu o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i tutaj sąd po analizie materiałów i dowodów zebranych przez policję uznał za stosowne, aby 3 mężczyzn aresztować na okres 3 miesięcy. 2 z zatrzymanych została objęta dozorem policji i musieli wpłacić poręczenia majątkowe. Sprawa należy do rozwojowych. Jak już wspominałem, my nie ma praktycznie tygodnia, aby nasi policjanci nie zatrzymywali kogoś z tego półświatka. W ostatnich czasach my zaobserwowaliśmy, że wzrosła ilość podaż narkotyków na rynku, dlatego też zintensyfikowano działania śledcze i operacyjne naszych policjantów i efektem są właśnie liczne zatrzymania.
Za oknem wciąż jest biało, ale zima chwilowo wydaje się być w odwrocie. Nie znaczy to jednak, że za chwilę mrozy znów mnie mogą złapać, a niskie temperatury to bezpośrednie zagrożenie życia ludzi, szczególnie tych bezdomnych. Jan Schneider, prezes Gliwickiego Oddziału Towarzystwa Świętego Brata Alberta, radzi, co zrobić, gdy w naszym sąsiedztwie zauważymy osoby pozbawione dachu nad głową. Przynajmniej dwojakie działania można podjąć. Raz własne od siebie, że tego człowieka przywiozę do schroniska, ale również mogę przywieźć go do ogrzewalni, która działa od 1 stycznia do 31 marca przy noclegowni w Gliwicach. To jest teren wolnych torów, ulica Składowa 4, taki adres. Ale również można zadzwonić na Straż Miejską i powiedzieć, że jest osoba, która potrzebuje wsparcia nas, społeczeństwa. I to już Straż Miejska wie, co robić. Twierdzę, że w większości teraz też przywiezie do ogrzewalni, bo w ogrzewalni są też pracownicy i wolontariusze, którzy porozmawiają z tą osobą i będą umiały, twierdzę, będą umiały zaproponować rozwiązanie ich sytuacji. A jakby ktoś chciał pomóc w schronisku bezpośrednio? Jakiej pomocy potrzebujecie? Co można dla was zrobić? No więc my jesteśmy otwarci na prawie każdą pomoc, z wyjątkiem w tej chwili mebli, bo kiedyś mieliśmy magazyn mebli przy noclegowni, też przyjmowaliśmy, ale w tej chwili meble jesteśmy gotowi przyjąć tylko w takim wypadku, gdy ktoś z naszych mieszkańców, czy my wiemy, że ktoś potrzebuje te meble, to wtedy owszem, przyjmujemy, ale odzież, buty, pościel, no, żywność, czym ktoś chciałby się podzielić, twierdzę, że my jesteśmy skłonni przyjąć, ale również chciałbym powiedzieć, że bardzo liczymy na takie wsparcie naszej działalności merytoryczne. Czyli że osoby, które może mają nawet jakieś przygotowanie zawodowe, chciałyby pojawić się w placówce, porozmawiać z panami i zaproponować niektórym z osób własne koncepcje, co mają robić. Bo to nie musi być, że my wiemy. My nie jesteśmy od tego, żeby wszystko wiedzieć. Nikt nie ma takich osób. Chętnie skorzystamy z uwag tych, którzy chcieliby pomóc osobom, które sobie w tym życiu naszym nie radzą. Do tego tematu powrócimy dziś na naszej antenie w programie Z kamerą wśród ludzi. To wszystko w tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom. Można nas też oglądać w internecie na tvimperium.pl po serwisie Sport i prognoza pogody na ciepły wtorek. W imieniu swoim i zespołu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Tomasz Szoik, zapraszam na informacje sportowe. W sobotę odbyła się pierwsza w tym roku edycja Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej. W Parku Kultury i Wypoczynku wystartowało około 400 zawodników. Organizatorem eventu był Amatorski Klub Miłośników Biegania Pędzi Wiatr Gliwice. Uśmiechy, radość, szczęście. Jakie nastawienie przed biegiem? No, bardzo gorące. Trzeba mieć gorące nastawienie, bo w tym mrozie ciężko dzisiaj. Atmosfera się Państwu udziela, widzę. Tak, jak najbardziej. Teraz rozgrzewka, jakie cele na całą imprezę? Zobaczymy, nie wiadomo. Wyjdzie w trakcie. Tak. 5 lub 21. O, tak. Często Panie biorą udział w Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej? Pierwszy raz, od pół roku biegam i teraz zdecydowałam się na udział w prowokacji właśnie. Dlaczego akurat dzisiaj, dlaczego akurat ta impreza? Podoba mi się cykliczność imprezy, 12 razy w roku, prawda, raz w miesiącu, super sprawa, motywacja, żeby pracować nad sobą. A co pani czuje, gdy ktoś panią prowokuje? Co czuję? Adrenalinę, chęć do walki i siłę do walki. A pani? Tak samo, jak najbardziej siła. Będzie dobrze, nie?
No musi być. Musi być. Tak jest. Nie spodziewaliśmy się aż tylu osób dzisiaj, bo ostatnio startowało około 300. Dzisiaj jest grubo ponad 400. Prawdopodobnie jeszcze nie policzyliśmy dokładnie. Więc skąd to się wzięło? Nie mam żadnego pojęcia. Pewnie dlatego, że no, spodobało się tu na tym polanie, że to jest bieganie nie po ulicy, tylko właśnie w parku, w naturze, a nie po asfalcie, więc może to przyciąga ludzi. Potem w zimie jednak jest mniej tych biegów organizowanych, więc nie bardzo jest gdzie pobiegać tak naprawdę. A tutaj jednak co miesiąc regularnie już startujemy. Obszerniejsza relacja jutro w Gliwickim Przeglądzie Sportowym. Zapraszam w imieniu Radka Nosala, a dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia.